Judasz to znaczy, przepraszam, Janusz Kowalski. Cyniczny polityk o polskiej sceny politycznej opuszcza szeregi partyjki Solidarnej inaczej, by być suwerennym prawdziwie z prawem i sprawiedliwością. Jeszcze nie tak dawno Judasz zapewniał, że prędzej połknie własny język, niż ogłosi opuszczenie partii. Prędzej zrezygnuje z bycia e, posłem, niż zrezygnuje z bycia członkiem Solidarnej Polski. Dla mnie, Solidarna Polska jest najważniejszym środowiskiem i jedynym. Mhm. A tymczasem nim trzy razy kur zapiał w prokuraturze, zatroskany publicznie o zdrowie idola Zbigniewa Ziobry, Janusz porzucił go w chorobie i nałożył śmierci, by służyć nowemu gru, to znaczy guru, Mariuszowi Błaszczakowi. To wszystko zwaliło się na Janusza tak nagle, utrata stanowiska ministra od czegoś, na czym się nie znał, choroba lidera, pusta kasa partii, brak apanarzy i Funduszu Sprawiedliwości. Ile może znieść zwykły Kowalski, Janusz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Zdjął z ukrytego w szafie ołtarzyka Donalda, zasuszony, odtrącony niegdyś bukiet kwiatów, przywdział jeden z drogich garniturów kupionych za miliony zarobione w spółkach Skarbu Państwa, w który przebierał się, gdy udawał menadżera i nie będąc miękiszonem, ruszył ku drzwiom szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie ambitny Janusz. Po latach podążania krętą ścieżką z Małego Opola do Wielkiej Warszawy znalazł właściwe sobie miejsce, bo tak jak prawo i sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością tak Janusz Kowalski nie ma nic wspólnego ze zwykłym Kowalskim, lojalnym, moralnym i honorowym.